serdecznie, na koncercie, ale czarny. Czyli podróże grupy Mozarta. Dzień dobry, Leszno! Gościmy dziś znanych i lubianych kabareciarzy z grupy Mozarta. Skąd pomysł na nazwę Grupa Mozarta? Jest popularny kompozytor muzyki klasycznej, Wolfgang Amadeusz Mozart. Bazą i głównym językiem, jakim my się porozumiewamy, jest muzyka klasyczna i właśnie dlatego pomyśleliśmy sobie, że to wspaniały patron dla właśnie naszego kwartetu. Skąd pomysł, żeby za pomocą muzyki poważnej rozbawiać ludzi? No cóż, nie jest to pomysł nowy. Co prawda nowy dla nas, no bo my po prostu zawsze bawiliśmy się tym, co, tym czego uczyliśmy się w szkole i sami się, że tak powiem, nawzajem rozśmieszaliśmy. No ale tradycja żartu muzycznego jest dłuższa i chyba kontynuujemy tylko ten gatunek. Ktoś jest jakby głównym pomysłodawcą? Podejrzewamy, że pomysły przesyła nam sam nasz patron, Wolfgang Amadeusz Mozart. Przychodzą do nas te pomysły we śnie, na jawie, w różnych momentach, ale całe szczęście, że przychodzą i Mozart myślę, że jest zadowolony z naszej działalności. A jak doszło w ogóle do współpracy? Jak Państwo się poznali? Oj, to było bardzo, bardzo dawno. Chyba nawet w zeszłym stuleciu, gdyż już jesteśmy leciwymi młodzieńcami, a poznaliśmy się tak jak większość kabaretów, czyli na studiach. A nawet z niektórymi, tak jak na przykład z obecnym Filipem, poznałem się już w szkole średniej. No i jakoś tak żeśmy sobie przypadli do gustu, jeśli chodzi o rozśmieszanie kolegów i koleżanki. A później... Jednej koleżanki? Tak, jednego się rozśmieszaliśmy we dwóch. Bardzo było się śmiała. Ona się bardzo śmiała. No a potem, kiedy przyszedł ten moment właśnie na studiach, że trzeba było założyć grupę Mozarta, to właśnie wiedzieliśmy, że założymy ją w tym składzie, a nie... Bo na studiach muzycznych zawsze trzeba od czasu do czasu założyć grupę Mozarta. Wyglądają wasze kontakty poza sceną? No to są takie najczęściej kwadratowe, z dwoma dziurkami, ewentualnie z uziemieniem. Tak jak normalne kontakty. My się tak, to są te i do nich ładujemy komórki, żeby do siebie czasami zadzwonić, umówić się na próbę. Bardzo dużo czasu spędzamy razem. Pracujemy mnóstwo i właściwie widujemy się non stop. Także w wolnym czasie nie powiem, żebyśmy przesadnie dążyli do tego, żeby popatrzeć na siebie, choć zdarza nam się nawet czasem wyjechać razem gdzieś na urlop, na wakacje, spotkać się. Przyjaźnimy się, bo jesteśmy grupą fajnych ludzi i poza tym nie mamy innego wyjścia, ale przyjaźnimy się. Na przełomie września i października odbyliśmy krótką trasę koncertową po Chinach. Mieliśmy okazję grać nie tylko w największych chińskich miastach, ale także tych średnich i tych małych. Generalnie graliśmy w miejscowościach do 12 milionów mieszkańców. Jeśli chodzi o występy, każdy występ jest dopracowywany osobno, czy cały czas to samo show kontynuowane? Teraz to my gramy trzy różne chyba, proszę bardzo. To tak, ale jeśli chodzi, jak już wymyślimy jakiś program, to eksploatujemy go przez jakiś czas, aczkolwiek zawsze staramy się obserwować reakcję publiczności i ewentualnie coś zmieniać, ulepszać, dopieszczać, tak żeby cały czas
publiczności dawać dużo radości, no i sobie również oczywiście. Odnosiłem również sukcesy jako początkujący stand-uper, opowiadając Chińczykom stare, sprawdzone polskie dowcipy. Jak choćby ten. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Thank you.